Go next, go next, go next, go next, go next, go next, go next. To potęga. Co my tutaj interesującego możemy zachować? Mamy coina. Dobra. Mamy coina, to zostawmy to wszystko. Zrzucimy coina i sobie poodkrywamy tam te rzeczy, które potrzebujemy poodkrywać i podbierać. Pajnaty. No, pajnatów nie lubimy. Ale zróbmy tak. No fajne spelki, takie na pewno nie za tanie. Weźmy na przyszłość zbiorową polimorfię, może być przydatna. Tak się złożyło, że akurat dwójki nie posiadamy. No trudno się mówi, ale możemy sobie spingować przeciwnika, nic nie zrobimy, skipniemy tureczkę i zagramy w trójce, w trzeciej turze tego ziomeczka. To też jest jakiś pomysł. Okej. Okej. Tak, akurat będziemy mieli możliwość wytradowania tego drania. No. A chyba, że on dobrał broń za jeden i zagra ją. To wtedy byłoby słabo. O, jest słabo. Fuck yeah! Cino? Przewiduje ustawki dzisiaj? Nie, nie przewiduje ustawek dzisiaj. Nauczyciel szkółki. Dobrze. Przyda się więcej prochu. Jak wrażenie po dwóch dobach? Wyśmienicie. Of course, my friend, of course. Kto nam przyliteruje wizji na szari? Kto się zgłosi? To raczej odpada, to też runiczna kula. Jedziesz, gościu. Następnie gramy tą, gramy to, gramy spela, gramy nagę, gramy spela. Żeby mi powiedzieć, że mnie atakuje i strzela 8 damage'u. No. Ale się nie denerwuje. Gdy zagrasz nagę? Zagrajmy nagę, zadajmy 2 damage'u, odkryjmy spelka. Odkryliśmy spelka jakiego? No niestety kiepskiego. Zróbmy tak, odkryjmy sobie więcej many. Zróbmy tak, odkryjmy sobie jeszcze więcej many. Co teraz odkrywamy? Zaklęcie. To zagrajmy sobie zaklęcie. Odkryjmy sobie jeszcze coś tam. Dobra, weźmy to przykładowo. Teraz zagrywamy nagę. Teraz zagrywamy spelka. Teraz zagrywamy nagę. Teraz zagrywamy spelka. Okej. Okay. Ładnie nam się to kręci. I teraz co mamy zagrać? Tu mamy nagę i tutaj mamy nagę. Więc zagrajmy nagę, odkryjmy nagę. Co za niespodzianka. A no niech będzie takie. Teraz możemy zagrać sobie spelka. Zagrajmy sobie spelka. Następnie zagrajmy sobie nagę. Zagrajmy sobie spelka. Zagrajmy sobie... Okej, niech będzie spelka. No dobra. Tragedii nie ma. Powiedziałbym, że ta tura nawet nie była taka zła. Troszkę jednostek udało nam się wprowadzić na stół. Wykorzystaliśmy troszkę kilka punktów many. Troszkę rzeczy pozagrywaliśmy i sytuacja na stole aktualnie wydaje się być w miarę sensowna. Jeżeli przeciwnik nie ma łubu-dubu walić nagi, no to będzie raczej nagi. Jak się ma piesio? Dobrze. Co by zabrać najpierw? Co by zabrać najpierw?
Czy jest coś takiego jak gwarantowana legenda? W pierwszych 10 pakietach. Pierwszych 10 pakietach z danego dodatku. No. Dwie kule armatnie poszły. Widzę jakaś głębsza analiza. Tak. Trochę smuteczek. Smuteczek, w związku z czym po slowplayuję. To był błąd? To nie wiem, może i był. Zrobimy jak. Rzucić zaklęcie. A no, to weźmiemy. Ogień i krew. Graj. Niestety już nie mamy syren mściwo-chłostów. Mający. Fok. Fok, 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 fok. Czy ja chcę zagrać to? No nie, no nie chcę. Oh my god, trzech piratów za jeden. Już nie mogę doczekać. Już nie mogę doczekać, co zobaczę. Mhm. Nie mogę się doczekać. No nie mogę. Mhm. Jeszcze po slowplayujemy trochę, żeby przypadkiem nie rozegrać fajnej, dynamicznej gry. Spoko. A nie, przepraszam, to provocation evocation. No. Dobra, sprawdźmy, co my tam dostaliśmy. Teraz pojawia się odwieczne pytanie każdego przeciwnika Pirate Warriora. Czy dostał Mr. Smite'a, po czym umrę? Trzyma nas w niepewności. Trzyma nas w napięciu. Nie ma Mr. Smite'a. Dalej nie ma Mr. Smite'a. Jest Mr. Smite! I jest 15 damage'u, więc umieramy! Fuck yeah! O to chodziło, kurde! To chciałem zobaczyć, dziecino! Za spierdolone gówno.